Cześć, witam wszystkich po dosyć długiej nieaktywności na kanale. Dzisiaj zajmiemy się takim oto fajnym komputerem od Vaio, którego już niestety w Polsce nie ma. Jest to komputer o bardzo skomplikowanej nazwie modelowej, jak to u Vaio. Jak widać, tablecik. Konkretnie jest to SVF13NA1UL. Problem polega na tym, przepraszam, że komputer jest jeszcze tak usyfiony, ale będę go przewracał, rozkręcał, więc na pewno jeszcze się pobrudzi, więc nawet go nie próbowałem czyścić. Problem polega na tym, poza tym jednym, który już udało mi się rozwiązać, który nie nagrywałem akurat tego, że komputer się wyłącza po prostu. Słychać dosyć intensywną pracę chłodzenia przez cały czas. Tak więc zobaczymy, czy przypadkiem nic tam się nie przytkało. Widzę, że jedną śrubkę odkręciłem chyba niepotrzebnie. Cyk. Tutaj już jest śrubka z dłuższym gwintem, tak więc odłożę ją w oddzielne miejsce. Tutaj jest taka sama. No chodź, chodź, chodź. Kurczę, gdzieś mi magnesik wsiąkł, a śrubokręt odmówił posłuszeństwa. Poczekajcie chwilkę. Magnesik z klapy Asusa, niezastąpiony do wyciągania śrubek. Jeszcze póki go rozkręcę, powiem kilka słów wyjaśnienia. Jak zauważyliście, zacząłem używać maty antystatycznej. Używam też opaski, ale to dopiero w momencie, kiedy zdejmę już obudowę, gdyż jest dla mnie niewygodna. Używam tego, nie wiem, może ktoś z Was zauważył, znaczy używam, zacząłem używać, może ktoś z Was zauważył, tam jeden z widzów zarzucił mi coś takiego, tak, że nie używam i tak dalej. Dla mnie, jako dla osoby z doświadczeniem wieloletnim, generalnie mata antystatyczna ani opaska nie jest raczej potrzebna, tak? Nie zdarzyło mi się, abym uszkodził jakiś element w swoich, no ilu tam, 14 czy 15 lat, tak jak kręcę te komputery. Z tym, że ja wiem, jak trzeba się zachować, tak? No, zazwyczaj do, jeżeli już demontuję, tak, komputer do tego etapu, że do tego stopnia, że mam na wierzchu elektronikę, tak? To staram się nie mieć na sobie jakichś ciuchów, które się elektryzują, czyli jakichś tam sztucznych. Przed demontażem najprostszą rzeczą, taką, którą no nabiera się takiej wprawy, tak, jeżeli nie używamy właśnie opaski i tak dalej. Przed demontażem, aby zeszło ze mnie, zszedł ze mnie prąd, który tam może zalegać, po prostu najzwyczajniej w życiu dotykam futryny. Przed wejściem do serwisu, cyk, lekko kopnie mnie prąd. Czasami, tak? Nie mówię, że zawsze. I ja jestem wtedy czysty, tak? Oczywiście, ktoś zaraz powie, że a, ale czegoś tu dotkniesz, to tamto i się znowu naelektryzujesz. Widzicie? Gadu, gadu, tu chłodzenie, a ja odkręcam baterię.
Jednak. A nie, dobrze, kurde, widzicie, jestem rozkojarzony trochę. Baterię mimo wszystko trzeba wyjąć, gdyż chwila nieuwagi, śrubka spada, robi zwarcie i pach po komputerze. Wracając do tematu. Nie wiem, jak to powiedzieć. Rozelektryzowywania się, można by tak rzec. To oczywiście sprawa z futryną nie załatwia problemu w 100%. Jednak tak jak powiedziałem, przy zachowaniu jakichś tam środków ostrożności udawało mi się uniknąć takich rzeczy i tyle, tak? Teraz, do czego dążę? Wyposażyłem się w owe akcesoria. Raczej nie z tego względu, że ktoś mi zarzucił, bo tam nie miałem, znaczy nie odniosłem tego, znaczy nie odebrałem tych zarzutów, bo tak to, no właśnie tak to było sformułowane, to bardziej było w formie jakichś zarzutów, podważania moich kompetencji, tam kto mi dał jakieś uprawnienia i tak dalej. Otóż uprawnień nie dał mi nikt, tak? No jestem samoukiem, oczywiście jakąś tam szkołę skończyłem, ale w szkole nikt nie uczył. Słuchaj, laptopa rozbierzesz tak, tak zdiagnozujesz to czy tamto. To są lata praktyki, tak? Ale, dobra, bo zaczynam gadać nie na temat, który chciałem poruszyć. Ten ktoś ruszył we mnie, jakoś tak pomyślałem sobie później, już zupełnie zapomniałem o tym temacie, a później to jakoś do mnie wróciło, nie wiem. Przyszło nagle jak blue screen, że mimo iż filmiki, raczej zacząłem sobie nagrywać na początku tylko i wyłącznie z tego względu, że niejednokrotnie rozkręcałem laptopa. Okazywało się, że musiałem poczekać na części i no i tam część szła, dzień, dwa, trzy. Dzień, dwa, trzy, no i później zapominałem trochę, tak? Musiałem więcej czasu poświęcić na skręcenie tego laptopa, tak? Więc zacząłem to dokumentować. Później kolejną rzeczy było, że zacząłem to wrzucać na YouTube'a. Z kolei, idąc jeszcze dalej, nie chciałem nikogo uczyć. Chciałem, żeby to było takie poglądowe, tak? I tu ludzie, którzy nie mają takiego pojęcia, tak? No ja o tej elektrostatyce nigdy nie mówiłem, tak? I ktoś, kto tego nie wie, postanowi sam rozkręcić komputer, będzie naelektryzowany wystarczająco mocno, dotknie jakiegoś układu, prąd przeskoczy i płyta będzie uwalona. Oczywiście wszystko można naprawić, chociaż ja osobiście aż tak takimi naprawami się nie zajmuję, tak? Więc po prostu postanowiłem wyposażyć się w to, w te gadżety. Jeżeli już ktoś będzie chciał mnie naśladować, tak, to po prostu będzie widział, że jest takie coś, jak właśnie jak opaska, jak mata, że po coś to służy, tak, że warto coś takiego mieć, zanim się zabierzemy do jakiegokolwiek demontażu, gdyż, no nie chciałbym być, że tak powiem, powodem uszkodzenia czyjegoś komputera, tak, staram się raczej to naprawiać niż niszczyć. Dobra, wracając do sedna sprawy, widzę ostatnio, jak czyściłem tu chłodzenie, było to tam kilka miesięcy temu, włożyłem delikatnie za dużo tej pasty. Jest to pasta ze srebrem, tak więc zapewne przewodzi prąd. Nie spadła z procesora, bo oczywiście byłoby zwarcie, ale jest sporo poza rdzeniem. Nie jest to potrzebne w tym miejscu, tak więc lekko przetrę. Pach, elegancko. Tutaj jakoś chyba nierówno się rozłożyło. Delikatnie nałożymy troszkę. Cyk. O.
Będzie dobrze. Ok. Rozbierzemy. Komputer na razie odłożę. Cyk, cyk. Rozbierzemy chłodzenie. Zobaczymy, jak tam się sprawy mają. Tu sprawy mają się, że bardzo dobrze. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Wiecie? Cyk. Złapało ostrość. Jest dobrze. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Komputer się nie zakurzył. Za to ja się usyfiłem. Co oznacza, że problem raczej leży gdzie indziej. Jeszcze się przyjrzę. Zabiorę się do montażu w drugą stronę. Z tym, że tego już nie będę wam dokumentował, gdyż nie ma sensu. Dobra, tu widzę. Cyk. To idzie jakoś tak. To tutaj te dwa układziki. Mogło się grzać za mocno, ale nie okłamujmy się, to nie będzie bezpośrednią przyczyną. Tak więc będę musiał coś posprawdzać, tak? No zobaczymy. W każdym bądź razie, filmik przedstawiający demontaż owego Vaio. Pierwszy po długiej nieobecności. Od razu możecie sobie zobaczyć, jak nagrywa aparat Panasonic Lumix. To jest bodajże DMC FZ150. Dosyć niedrogi aparat. Ja kupiłem jakiś tam używany, aczkolwiek wszystko z fakturą, tak? W dosyć ładnym stanie. Lekko ponad 600 zł. Stwierdziłem, że nie ma sensu kupywać lustrzanki tylko po to, aby nagrywać filmiki dla klientów, tak? To nie na tym bazuje moja działalność. Kurczę, ale jestem srebrny. Był kiedyś taki wielki elektronik w podróżach pana Kleksa. Co młodsi z was pewnie tego nie oglądali, gdyż efektów jak w Matrixie to raczej tam nie znajdziecie. Dobra. Dzięki za uwagę. Zachęcam do śledzenia kanału, jak również do dzielenia się opiniami. Może coś wniesiecie, może nie. Tak jak na przykład pan, który wypowiedział się na temat mojego przygotowania do rozkręcania komputerów. Jak widzicie, no okej, może nie jestem zbyt zadowolony ze sposobu, w jaki to wyraził, aczkolwiek przyniosło to efekt. Widzicie, każda opinia się liczy, zarówno krytyka, jak i pochwała. Dzięki raz jeszcze, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie wszystko, co możecie i do następnego.